Dia Lynn, John, Melissa, Sioni. It is a great honor and privilege to host you here in this small town. Madam Ambassador, I'm going to say this again. It's a great privilege to host representative of the most efficient and oldest democracy in the world, and a person who is not afraid to straight talk and defend democratic values regardless of the criticism. Każdy dzień września to rocznica zmagań w bohaterskiej kampanii wrześniowej i kolejne dni walk w Powstaniu Warszawskim. Tak wspomina Powstanie Warszawskie jedna z łączniczek. Wtedy byliśmy młodzi i inaczej podchodziliśmy do śmierci. W ogóle nie zakładaliśmy, że powstanie upadnie. Wierzyliśmy, że będzie trwało, dopóki nie zwyciężymy. Nikt nie wierzył, że może zginąć. Nawet jeśli wszyscy zginą, to mnie to nie dotyczy. Stalin nie chciał, aby w Warszawie powitali go przedstawiciele Armii Krajowej, którzy byli zależni od rządu, prawowitego rządu polskiego w Londynie. W końcu tej zgody pod naciskiem udzielił i 18 września 1944 roku armada 107 latających fortec B-17 pod osłoną 56 myśliwców P-51 Mustang dokonała zrzutu ponad 1200 zasobników z amunicją, bronią, środkami opatrunkowymi. Kilkunastu z nich zapłaciło ostateczną cenę. Bombowiec B-17 rozbił się w okolicach Łomianek, a w naszej okolicy, w miejscowości Kątne, rozbił się Mustang pilotowany przez porucznika Josepha Winie. Kilkanaście kilometrów dalej zginął porucznik Robert Peters w miejscowości Stara Wrona. Robert Peters, Bob, o Pete, przyjaciele nazywali go Pete, miał 21 lat. W Stanach zostawił młodą żonę i dwumiesięczną córkę, której nigdy nie widział. Joe Vigna miał 24 lata. W dalekiej Kalifornii zostawił swoich rodziców i troje młodszego rodzeństwa. The bond of sacrifice between our two great nations, a bond that is interwoven throughout our shared histories. This bond starts in the infancy of our country as Poles left their homeland to help begin our road to freedom in the United States. It continued through the 20th century, through world wars, and through the downfall of communism. It continues today as Poland stands with the United States in the war on terrorism, and the United States stands with Poland with thousands of American troops deployed to Poland to deter aggression. On that day, back on September 18, 1944, after over a month and a half of trying to take control of Warsaw, from Nazi Germany, the skies over Warsaw were suddenly filled with Allied air forces delivering much needed supplies. Thank you.
Kompania w bok! Kompania do salwy honorowej trzeba! Ładu! Salwo! Bok! Came hurtling out of overcast Polish skies on this very day 75 years ago. We can easily imagine what he must have seen from the air, a peaceful village surrounded by farms and fields, a church. A veteran of 50 missions, Bob had survived a number of harrowing landings, and so on that day, he must have believed he might escape death once more. In nearly every letter he wrote to my mother, he promised he would return, that he and my mother would share a life together. But that was a promise he could not keep. He died in a beautiful field near Verona. He had been 21 for only 5 days. It gives us great solace to know that Joe Vigna and Bob gave their lives in support of the Warsaw Uprising and the Polish cause. And we are so grateful to you for remembering and honoring Josefina and my father. We offer you our profound thanks. Dziękuję. Obviously, I never knew my uncle. His picture was always present in my grandparents' home, along with the flag they were presented when they brought him home. As a child, I only heard vague stories of Joseph's life and the death as a serviceman. I believe it was too painful for my grandparents to speak of him. Over the years, my family and I had visited his gravesite in a sea of military graves and in the Golden Gate National Cemetery. Ponad 43 tysiące amerykańskich lotników poświęciło swe życie walcząc o wolność waszą i naszą. Wzywam wszystkich lotników Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, którzy w 1944 roku nieśli pomoc powstańczej Warszawie. Przywołuję was, piloci, myśliwcy, strzelcy, bombardierzy i nawigatorzy 8 i 15 Armii Powietrznej, dla których lot nad Nasielskiem był ostatnim zadaniem bojowym. Stańcie! Do apelu. Wołam zaginionych i zmarłych lotników misji pomocy dla Powstania Warszawskiego pod kryptonimem Frantic 7. Wzywam załogę latającej fortecy B-17 zestrzelonej podczas walk powietrznych 18 września 1944 roku nad Łomiankami. Przywołuję do nas porucznika Roberta Petersa, porucznika Josepha Winia. Stańcie do apelu. Wołam do nas znanych i nieznanych bohaterów ziemi nasielskiej, rozrzuconych po odległych rubieżach Europy i świata. Was wzywam, kapitanie Czesławie Grąbczewski, jurandzie, dowódco Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, poruczniku lotniku Kazimierzu Karasiewiczu, poruczniku Jerzy Zasadziński, powstańcu warszawski, Krystyno Łodzińska, sanitariuszko, ojcze jezuito Karolu Sawicki, pilocie Franciszku Rębecki, który do końca pozostałeś za sterami Lancastera, wachmistrzu Ignacy Jankowski, pancerniaku generała Stanisława Maczka, plutonowy Arturze Kokociński, żołnierzu spod Monte Cassino. Stańcie do apelu. Przywołuję was, bohaterscy obrońcy ojczyzny, we wrześniu 1939 roku,
Kapitanie Antoni Sochaczewski, kawalerze krzyża Virtuti Militari. Kapitanie Stefanie Żbikowski, zamordowany w 1940 roku w Katyniu. Rotmistrzu Janie Estkowski, sierżancie Pawle Kapusto, kawalerze krzyża Virtuti Militari. Plutonowy Stefanie Jaworski. Stańcie! Do apelu. Wołam członków Armii Krajowej i innych formacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, walczących o wolność i niepodległość narodu polskiego. Plutonowy Stanisławie Śliwiński, Janie Bieńku, Gustawie Mackiewiczu, księże Bronisławie Dobrowolski, Tadeuszu Kwiatkowski, Mieczysławie Laskowski. Stańcie do apelu.